Dwie najwybitniejsze i najbardziej zasłużone dla kultury polskiej królowe miały przez długie wieki zdecydowanie ujemne u nas opinie. Mam na myśli Rycheza i Bonę, pisała Jadwiga Żylińska w książce Piastówny i żony Piastów, książce niewznawianej niestety od 1982 roku, jeśli się nie mylę. Dzięki profesorowi Pociesze, pisze dalej pani Żylińska, Bona została całkowicie zrehabilitowana i zajęła należną jej pozycję. Rycheza natomiast pierwsza królowa Polski. Nadal jest uważana za przewrotną niemkę na tronie piastów. Czas, by ten pogląd zrewidować i jednocześnie wyjaśnić, jak w ogóle mogło dojść do tak opacznej interpretacji jej osoby i działalności, a zarazem oddać jej spóźnioną sprawiedliwość. Rycheza była córką Matyldy, siostry cesarza Otona III i Ozona Echrenfrida, palatyna dolnej Lotaryngii, czytamy. Podobno Ezo. Otrzymał zgodę na to małżeństwo od Ottona, wygrywając z nim partię szachów. Był to mezalians, który trzeba było przed opinią publiczną jakoś uzasadnić. No proszę państwa, nieźle się zaczęło. Pierwsza Polska Królowa była owocem mezaliansu. Witam w studiu gościa dr Jerzy Pysiak, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Telefon 22 645 22 22 i Hubert Hutowski. Czuwa przy telefonie. Program realizuje Roman Chomicz. Adres poczty elektronicznej klcw.at polskie Niemiecki kronikarz Tittmar, dobrze znający polskie rozmaite relacje, ale nie tylko polskie, przede wszystkim niemieckie, pisze: Siostra cesarza Matylda. Poślubiła Ezona syna Komesa Palatyna Hermana, co wielu wzięło jej za złe. Jej brat, jedyny Atoli, przyjął ów fakt z rezygnacją, ponieważ nie mógł go zmienić na drodze prawa. Dał jej przy tym bardzo duże dobra, aby jej wysoka pozycja, odziedziczona po dostojnych rodzicach, nie doznała uszczerbku. Ale Jadwiga Żelinska twierdzi nie wiem, czy pan się zgodzi że inni kronikarze Mówią, iż za tym mezaliansem stała sama bizantyńska księżniczka, czyli cesarzowa Teofano, czyli matka Matyldy. Bardzo trudno to powiedzieć. Z całą pewnością nie był to całkowity mezalians. To znaczy, rzeczywiście można byłoby oczekiwać dla siostry króla, czy siostry cesarza. Małżeństwa wyższej rangi, lepszej partii. Z, tak. Z jakimś e, królem ościennego państwa. Oczywiście. Bądź e, z udzielnym księciem. Ale e, to małżeństwo jednak wpisywało się w e, politykę budowania e, stronnictwa, arystokratycznego stronnictwa. Rodu Ottonów w Rzeszy. I tego rodzaju strategie matrymonialne, bo tak by należało to nazwać, służące celom wewnątrzpolitycznym, dlatego że małżeństwa córek czy sióstr królów i cesarzy nie służyły tylko polityce międzynarodowej, ale również polityce wewnętrznej. wewnętrznej. tak, oczywiście. Otóż tego rodzaju strategie matrymonialne my znamy yy, i to jest dość charakterystyczny dla wieku X. Yy, przepraszam, dziewiątego, dziesiątego, XI, XII sposób, jakby to nazwać, yy, urządzania. Yy. Urządzania wnętrza państwa poprzez dawanie córek i sióstr e, za żony wybitnym arystokratom, e, e, czy wysokiej rangi książętom terytorialnym, no, mimo to niższej rangi niż same oblubienice, czy też ich ojcowie i bracia, e, po to, żeby ze sobą związywać możne rody. Innymi słowy, ta opinia, którą pani, o której pani mówi, e, że to sama cesarzowa Teofano mogła stać za tego rodzaju małżeństwem, no może Wydaje być niedaleko od rzeczywistości. Tak jest. Tak, tak, tak. A jeżeli yy, yy, Titmar pisze o cesarzowej Teofano, babce Rychezy, polskiej królowej Rychezy, że cytuję, męską, zgoła opieką otaczała państwo swego syna, popierając we wszystkim sprawiedliwych, łamiąc zaś i do strachu doprowadzając tych, co głowy podnosili, to znaczy, że była kobietą, która miała decydujący głos. To znaczy, że była kobietą, która mogła sobie na to pozwolić. Ja podejrzewam, znaczy nie mam takiej czysto kobiecej najświętszej intuicji, że ona musiała wiedzieć, że mądrą kobietą była Teofano, która musiała wiedzieć o jakimś uczuciu łączącym jej córkę z tym niżej, dużo stojącym w hierarchii y, społecznej Ezonem. Skoro zaaranżowała ten y, ślub, i Wydaje się, że było to błogosławione małżeństwo, skoro Matylda urodziła Ezonowi dziesięcioro dzieci, trzech synów, siedem córek, między innymi właśnie Rychezę, gdzieś około 993 roku. A co jest ciekawe, jeszcze dodam, z siedmiu córek Ezona i Matyldy tylko Rycheza była zamężna. Tak. Czyli tutaj... Bardzo proszę, żebyśmy spojrzeli na sytuację kobiet, no tych z arystokratycznych, a, arystokratycznych rodów, bo już nie, nie, nie schodźmy niżej. To Jakie jest... miały znaczenie patrząc na Teofano, na Matyldę, a później porozmawiamy o Rychezie? Kobiety z Rodu Ottońskiego w ogóle odgrywały w polityce wewnętrznej Niemiec ówczesnych, chociaż to jest troszeczkę Lokalien... historyczne. Tak. Ale na, na, nazywajmy Rzeczy terminami obecnymi, tak? Czy na, inaczej powiedzieć, cesarstwa ówczesnego, ogromną rolę. I tu trzeba się, skoro mowa o Teofano, trzeba się troszeczkę cofnąć. Mianowicie, Teść Teofano, od to pierwszy, to jest jakby restaurator cesarstwa na zachodzie po upadku. Prestiżu po upadku władzy Karolingów. I teraz, I teraz Teofano jest w jakimś sensie niesłychanie cenną zdobyczą od dlatego że. Ta odtonowi... egzotyczna księżniczka. Otóż to od tonowi pierwszemu udało się dla swojego syna, od tona drugiego zdobyć księżniczkę bizantyńską co prawda nie profirogenetkę, czyli nie, czyli nie urodzoną jako córkę cesarza, tylko tylko córkę cesarza. Y urodzoną zanim cesarz został cesarzem, cesarzem, tak? No, ale to się liczy. E, ale to, to, to się mniej liczy niż profilogenetka, ale, ale to się jednak to. liczy. Tak. To znaczy, to małżeństwo oznaczało uznanie przez Bizancjum równorzędności cesarstwa zachodniego. To było niesłychanie istotne. I teraz, jeśli pani mówiła o tym, cytując Titmara, że Teofano e, męską ręką rządziła, Otaczając opieką od Tona III. Sprawiedliwych tu trzeba, otaczając opieką. Tu trzeba powiedzieć, że, że ona rzeczywiście musiała rządzić w imieniu tona III, dlatego że to III wstępując na tron miał trzy lata. Jego ojciec umarł młodo. Otóż to była kobieta, która po pierwsze miała niesłychanie wysoką pozycję no, jako księżniczka bizantyńska i była świadoma tego, że ma niesłychanie wysoką pozycję i wewnętrzną, i międzynarodową, a poza tym ona wychodziła z najlepszej, możliwej w kręgu cywilizacji europejskiej, czy chrześcijańskiej, jeśli do europejskiej będziemy łączy, włączać no, też no, Arabów no. na przykład, ale chrz, z kręgu, Chrześcijańskie. z kręgu e, e, cywilizacji chrześcijańskiej, najlepszej szkoły rządzenia, ona doskonale wiedziała. Ona e, po prostu znała się na tym wręcz, powiedzielibyśmy, lepiej niż wszyscy, którzy ją otaczali. Czyli taka gwiazda Germanii. Gwiazda, coś takiego. Tak, coś takiego. Ty, cesarstwa. Ty, 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 a teraz mówiąc o tym, co pani mówi, no, e, bardzo romantycznie o tym, że być może ona się domyślała e, jakiegoś miłości. uczucia między swoją córką Matyldą a e, Ezonem. Erenfriedem Ezonem. E, no, nie możemy wykluczyć tego, że rzeczywiście taka miłość była, ale zapewniam panią i państwa słuchaczy, że absolutnie nikogo to w ogóle nie obchodziło. To znaczy, jeśli to małżeństwo. To straszne. No straszne, ale tak Traszne. to było. E, jeszcze w XIX wieku, e, proszę pani, kiedy książę Albert żenił się z królową Wiktorią, to jeden z jego doradców powiedział mu: najpierw się ożeń, potem się zakochaj. Wiem, wiem. E, otóż, jeśli rzeczywiście tam było uczucie, to tym lepiej, to znaczy, tym, tym, lepsze to, tym lepsze to małżeństwo mogło być. Ale jeśli ono było po myśli politycznej, to nikt się nie zastanawiał nad tym, czy oni się kochają, czy nie. I teraz mówiąc o kobietach w Rodzie Ottońskim. Wspomniała Pani, że tylko Rycheza wyszła za mąż spośród córk, córek Matyldy i Ezona. To nie jest wyjątek. To znaczy, dokładnie tak samo było z siostrami Otona III, które też poza Matyldą, w gruncie rzeczy, nie powychodziły za mąż, ale i podobnie jak siostry Rezy, Siostrzenice cesarza, dlatego że przecież musimy pamiętać, że Otto III nie miał dzieci, więc jego siostrzenice były znacznie ważniejsze, prawda? Relatywnie. Tak. Otóż one wszystkie pozostawały opatkami wielkich klasztorów, które odgrywały ogromną rolę w systemie władzy ottońskiej, bo to e, oznaczało zarówno e, zarządzanie pobożnością, duchowością, jako członkini rodu cesarskiego, to znaczy one w jakimś sensie współkierowały... Wsprawowały rząd dusz razem z mnichami. Rząd dusz, mo rząd dusz może w mniejszym tego, stopniu, tak? ale, tego ale, tego stopniu, ale w jakimś sensie kierowały polityką religijną. Ale powiedzmy sobie, żeby to centra ale kultury. Ale z całą pewnością. A poza tym zarządzały ogromnymi dobrami. Mhm. Jako siostry czy, siostry czy siostrzenice cesarza po prostu były, no, teraz bardzo upraszczam, ale czymś w rodzaju, nie wiem, powiedzmy, starostów, wojewodów, uh -huh. de de namiestników delegowanych w, no, na, na pewne odcinki terytorialne, że się tak wyrażę. Dobrze, jeżeli te siostry rychezy były w klasztorach, były Świetnie wy, wykształcone, prawda? Bo wszystkie te dziewczyny, tak, z, te cienie, były doskonale wykształcone. Rycheza też była świetnie wykształcona. Znała biegle kilka języków. W końcu wzrastała w jednym z najbardziej kulturalnych środowisk ówczesnego świata, w lotaręgi. Tak, z całą pewnością. Czy, czy to znaczy, że, jej że ona wykształcenie zdobywała zostając na dworze? Czy też otarła się, jak mówią niektóre źródła, że wychowywała się, czy też zdobywała wiedzę również w klasztorze? Tak, zdobywała wiedzę również w klasztorze i zdobywała. Ale wiedzę... czy to znaczy, przepraszam, że gdyby nie ten kandydat y, ubiegający się o jej rękę, to ona by w tym klasztorze została? Nie, niekoniecznie. Te y, klasztory, y, którymi rządziły siostry, no, w czasach młodości Rychezy jeszcze nie rządziły, ale ciotki Rychezy, tak jak pani powiedziała, to były ośrodki kultury, ale również w sensie takim, że nie tylko mecenatu kulturalnego, ale również edukacji, kształcenia tak, arystokratów. Ta kultura, tam powstawała tak, kultura. Oczywiście, bo tam były skryptoria, tak tam jest. kopiowano księgi, tam przy nich działały szkoły przyklaszczone, właśnie między innymi w których Kształcono panny z najwyższej arystokracji cesarstwa. E, I to, że Reza otrzymała bardzo dobre wykształcenie. No, na temat znajomości kilku języków, trudno nam mówić. Znaczy, z całą pewnością musiała znać e, wysoko niemiecki jako swój język ojczysty, i tak. na pewno łacinę. Tak. Czy rzeczywiście znała Grekę, jak się często przypuszcza, skoro była wnuczką Teofanu, to mm. jest. Być może tak. Być może tak, być może nie Polski którego mogła się no, nauczyć? No, polskiego w na pewno się nauczyła w tak. Polsce. Uh -huh. Ale to świadczyłoby tak, o zdolnościach językowych. Jakby tu powiedzieć. To był W jakimś język. Se... Nie, to jest na, 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 pewno, na pewno, ale to y, większość polskich królowych nauczyła się polskiego. Uh -huh. Nawet Ludwika Maria, która już jako. Kobieta, jak na w XVII wieku, trzydziesto-kilkuletnia kobieta uchodziła za. No, dojrzałą motywację. Zdecydowanie dojrzałą, tak. tak. Nauczyła się też polskiego. polskiego. Mhm. Panie doktorze, znamy pieczęć rychezy mhm. z misternie wytłoczonym reliefem, na którym widać po piersi kobiece z koroną na głowie, berłem w ręce oraz napis w otoku: "Richeza Regina. Jak doszło do małżeństwa siostrzenicy cesarza? Od tona trzeciego ze słowiańskim księciem, no może. Już wówczas nie z barbarzyńskiego kraju, ale jeszcze wtedy, kiedy... Z barbarzyńskiego. K ale kiedy Otto III pielgrzymował... Uznawanego za barbarzyńskiego. No właśnie, do grobu świętego Wojciecha to na pewno była to terra incognita i na pewno był to kraj barbarzyński. No, może trochę już się tak wyszlifował. Rycheza wychodzi za mąż, za mieszka, przyszłego mieszka drugiego, młodszego z synów Bolesława Robrego. Z żony... Emnildy, jego ukochanej tak. żony, tak. jedynej, którą kochał naprawdę spośród swoich. No, w każdym razie żon. jedyna, której nie oddalił, prawda? Albo, al, albo która nie została po nim wdową, bo wiemy o czterech żonach Bolesława Chrobrego i wiemy, że dwie pierwsze. No, Oda została wdową, no tak. tak. Ale Emildy nie oddalił. Dwie pierwsze oddalił. I, 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 I ona umarła, umarła przed nim. Mhm. Otóż Reza zostaje żoną następcy tronu, dlatego że mieszka w sposób oczywisty w tym momencie jest już wyznaczony na następcę tronu, o tym świadczy właśnie to małżeństwo. To jest jedno z, naj, z najwspanialszych małżeństw królewskich w całej historii Polski. W okresie no, pertraktacji pokojowych między Bolesławem Chrobym a następcą to na trzeciego, Henrykiem II, to jest małżeństwo niesłychanie istotne z tego względu że śmierć Ottona III bardzo wiele zmienia w relacjach między Bolesławem Chrobrym a cesarstwem i jak się wydaje wojna która wynika zaraz po śmierci Ottona III między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II trwająca w sumie z przerwami ale w sumie lat 16 jest również wojną czy może nawet przede wszystkim niż mogłoby się wydawać, że to jest początek odwiecznych zmagań polsko-niemieckich nic podobnego to jest y, może przede wszystkim wojna o zachowanie pozycji Bolesława Robrego y, w strukturze cesarstwa uniwersalnego takiej pozycji jaką mu proponował albo w każdym razie jak zdawało się Bolesławowi że mu proponuje odto Trzeci. Świadczy o tym między innymi fakt, że Bolesław Robry ma w czasie tej wojny wielu sojuszników w księstwie Saksonii, czyli w rodowym księstwie dynastii ottońskiej. I oni wspierają go politycznie w czasie tego konfliktu. Wydaje się, to jest Saksonia i Lotaryngia głównie, właśnie, i wydaje się, że małżeństwo następcy tronu z rezą, czy też księcia wyznaczonego w ten sposób, w jakimś sensie na następcę tronu z rezą, jest w jakimś sensie wykładnią wzmocnioną wzmacniającej się po pozycji dynastii Piastów w strukturze Cesarstwa Uniwersalnego i potwierdzeniem tych związków z arystokracją Cesarstwa. Uh -huh. Ale czy to zbyt daleko idące spekulacje? Takie oto, że w Gnieźnie w roku tysięcznym, odtąd trzeci ofiarował Bolesławowi włócznie świętego Maurycego, prawda? Zapiska dotowana kopię, w prawdzie, w uczni, z całą no pewnością. Tak. Zapiska datowana wprawdzie późno, bo dopiero na XIII wiek mówi o jeszcze innym darze, czyli w Akwizgranie od to trzeci, o, miał ofiarować Bolesowowi Chrobremu tron Karola Wielkiego. No, jest, no, jest zapiska XI wieczna. Wcześniejsza, tak, o, tak, 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 tak. Cześć od, od wydarzeń, tak. o kilkanaście no, czyli wiarygodna. Czy to nie było tak przypadkiem, że odtąd godny, trzeci, no ale... Dobrze, ale pogdybajmy, że odtąd trzeci, który miał zamiar wstąpić do Eremu, yy, nie miał potomstwa, a na cesar, i że właśnie z tego powodu wymyślił sobie ten bliski sojusz z Bolesławem Chrobrym. stąd to zaaranżowane przez Chrobrego małżeństwo jego syna mieszka z Rychezą, yy, doszło do skutku. Bo ustalili panowie w którymś momencie, czy też wymyślił to Otto trzeci, że posadzi na tronie cesarskim syna Bolesława ożenionego z wnuczką cesarzy niemieckich. To się jako wydaje swego następcę. Zbyt daleko podsumowując. To się wydaje spekulacje. całkowicie nieprawdopodobne. Otto był od Bolesława młodszy o blisko 15 lat. No, no to cóż z e, no, To z tego, że on miał w okresie zjazdu gniedzieńskiego lat 20. Mhm. Wiadomo, że był człowiekiem chimerycznym, jeśli chodzi o sposób bycia, charakter. Wiadomo też, że był głęboko religijny. No czasami nawet można powiedzieć, że na granicy pewnej. No nie chcę używać słowa mania, ale pewnej obsesji religijnej. I tego rodzaju projekty, wstąpienia do eremu. Kilkakrotnie się rzeczywiście przejawiały, przewijały przez życie od to na trzeciego, i ja bym tego nie traktował jako bardzo poważnie. Nie, nie traktowałbym tego bardzo poważnie, i nie traktowałbym tego, że się przewijały kilkakrotnie jako ich potwierdzenie czy uzasadnienie, ile raczej jako właśnie świadectwo chimeryczności tych zamiarów. Otóż. No wiemy, że to trzeci umarł niedługo po zjeździe gnieźnieńskim w wieku 22 lat. A trzy lata po zjeździe. Ale nie, nie dwa, 2, dwa, lata. 2, dwa, dwa lata. Nie spełne, ale, 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 przecież nikt nie mógł zakładać i sam to nie mógł zakładać, że on będzie żył tak krótko. On ale mógł. Podobno go podobnego no, były takie plotki rzeczywiście, ale trudno powiedzieć. Znaczy, nie, mamy na, nie mamy na to żadnych dowodów. Można mieć co najwyżej podejrzenia na zasadzie ku i prodest, kto na tym skorzystał. Ale nie mamy tak naprawdę żadnych, żadnych, żadnych dowodów na to. Otóż on nie mógł zakładać, że Bolesław go przeżyje. Ona, on, on, poza tym trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy Otto III umierał, to do brzegów Italii e, przebijał statek z profirogenetką, która miała zostać jego żoną. Innymi słowy, Otto miał zamiar się ożenić, miał zamiar się ożenić z bizantyńską. Eerem, tak jest, tak, i mieć potomstwo. To, to należałoby raczej widzieć w, innym, w innej perspektywie, bardzo też istotnej. To znaczy budowy cesarstwa Uniwersalnego, które to zamierzał zbudować. I, czyli powiedzmy sobie inaczej, no, ówczesnej wersji Unii Europejskiej, ówczesnej wersji ze wszystkimi różnicami. I to nie ulega wątpliwości chyba, że Polska dobrego. Czy też Polska piastów raczej? Tak? Potomków Horrorgo i potomków mieszka II i siostrzenicy Ottona. Miała być ważnym elementem tego cesarstwa uniwersalnego. Mhm. Dobrze, to wróćmy do mieszka i rychezy. Młody człowiek, wyznaczony rychezie, na męża, odpowiadał najbardziej wygórowanym wymaganiom. Więc przede wszystkim odebrał bardzo staranne wykształcenie. Znał język łaciński i grecki. Co nawet, nie w znał a cytat, co nawet w rodzinach królewskich rzadko się zdarzało i najpewniej znał niemiecki i czeski. Był znakomitym dyplomatą znamy odpowiedź, jaki udzielił posłom cesarskim, domagającym się otwarcia bram Krosna i niemniej znakomitym rycerzem tak napisała o mieszku Lambercie Jadwiga Żylińska. Z drugiej strony mamy tę dziewczynę wychowaną na cesarskim dworze no było to małżeństwo które bardzo dobrze rokowało małżeństwo zaaranżowane, to bardzo mocno podkreślają autorzy leksykonu biograficznego Piastowie, tego leksykonu, który kilka lat temu ukazał się nakładem wydawnictwa literackiego i niestety nakład jest wyczerpany, więc nie mogę Państwu zaproponować, żeby szybko to kupić, ale warto, może w antykwariacie, że to małżeństwo z córką Palatyna Ryńskiego, zawarte w 2013 roku, miało ogromne znaczenie dla Bolesława Chrobrego, Ogromne, znaczenie. Ogromne. To było, to było przyjęcie do Unii Europejskiej. Tak ówczesnej. jest, tak jest, oczywiście, ale za tym stały te wszystkie układy i niteczki, którymi chrobry się związał z Ottonem trzecim. Prawda? I tak, ta budowa tak. zupełnie innej sytuacji w Europie, próba budowy zupełnie, zupełnie innej sytuacji w Europie. Co wiemy naprawdę o małżeństwie? Rychezy z mieszkiem pod okiem potężnego Bolesława. Panie przypomnijmy, że Polska pod jego rządami przeżywała w tym okresie okres rzeczywiście największej świetności. Co my wiemy o tym małżeństwie? Rycheza przyjechała do Polski już jako żona mieszka drugiego. Tak. Szybko przypomnę, przepraszam, uh -huh. panie Jerzy. 22 645 22 22 i adres poczty elektronicznej klcw.atpolskieradio.pl. Pan doktor Jerzy Pysiak jest naszym gościem. Bardzo proszę. Zacznę od tego, że mieszko prawdopodobnie jednak nie znał Greki, to jest. Ten rozczarowuje, to naprawdę. jest oparte na takim Chciałam, liście dedykacyjnym księżnej lotaryńskiej Matyldy, Matyldy, która. No, matki Rychezy. Nie, nie, to nie to była Matka nie, to, nie nie, to nie ta. A, która pisze, że on chwali Boga dwoma językami. A, Ale to prawdopodobnie chodzi o dwa obrządki e, liturgiczne w, w organizacji kościelnej łaciński i grecki, albo łaciński i słowiański. W kościele polskim. Jeśli chodzi o jego sprawność dyplomatyczną, to ja bym ją bardzo mocno podważał. Jeśli chodzi o odpowiedź daną posłom cesarskim podczas obrony krosna, to powiem tak, że nie jest trudno być dobrym dyplomatą, jak za nami stoi duża siła wojskowa. Podczas ataka stała. A nie jedni przegrywali wszystko, mając za no i na zapleczu drugi, no, i, no, i mieszko, siłę. no i Mieszko II przegrał wszystko podczas swojego panowania. A, on miał, Ale to on miał, on miał e, bardzo długo, e, chyba niezasłużony przydomek Mieszko Gnuśny. W XIX i w aż do i przez cały XX wiek rehabilitowano go. Ja jednak Mieszka oceniam krytycznie. Jednak. To znaczy, i to właśnie na tle jego działalności dyplomatycznej, dlatego że on, prowadząc wojnę z cesarstwem, dokonał najazdu na Saksonię, innymi słowy, na ziemię sprzymierzeńców od zawsze sojuszników. Jego, jego własnej rodziny. Tak jest. I w związku z tym, w gruncie rzeczy, podcinał w ten sposób gałąź, na której siedział, kompromitował, swoje stronnictwo w cesarstwie. Teraz tak co wiemy o tym małżeństwie? Wiemy na pewno, że Rcheza była w jakimś sensie importerem awansu kulturowego, że, przyby, że byli z nią duchowni, że z jej obecnością w Polsce wiąże się... Wiąże się, wiążą się inwestycje e, sakralne w Polsce. Wiemy też, że do, to małżeństwo e, początkowo zgodne e, albo w każdym razie wiodące życie bez zarzutu za czasów Bolesława Chrobrego ulega, Bolesław... tak, ulega bardzo e, poważnemu zachwianiu. W czasie, kiedy mieszko obejmuje samochód, kiedy zostaje królem, a Jezeza królową. I już za chwilę do tego nawiążemy, odbierzemy telefon. Przypomnę, numer 22, 645-22, 22 Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani. Dzień Państwa. Witam Aleksandra Skuja. Ja pani. chciałam się zapytać o, bo jak wiadomo yy, yy, Bolesław Chrobry o, 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 wyznaczył właśnie mieszka drugiego naszego następcę, ale jego bracia bez prym i Otom byli do i szczególnie bez i doprowadził do tego, że król no, 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 objął rządy takie samo, samozdańcze. A Mieszko II znalazł się w Czechach i tam został uwięziony przez księcia Udalryka. I znacznie gorzej a... nawet jeszcze. To za tego. drugim razem było gorzej, tak. Tak, ale y, wydaje mi się, że małżonka, Rycheza była bardzo lojalna wobec niego, bo no, też opuściła razem z synem Kazimierzem, wolała do Niemiec pojechać, ale była tym tajemniczym po, posłańcem, który wywiózł insygnia władzy Rycheza. Tak. I miała ona nadzieję, że na dworze właśnie cesarskim uzyska pomoc. Ym, niezbędną do odzyskania władzy przez. Jak już nie dla mieszka drugiego, to dla swojego syna Tak Kalimierza. jest, ma pani rację. Ale jeszcze chciałam jedną rzecz. Ym, no czy jej się to, to, to udało? No nie, nie bardzo chyba, bo ch chyba powróciła do Polski dopiero po śmierci męża, prawda? Już wszystkie pytania za chwilę na wszystkie pytania pan doktor Jerzy Pysiak odpowie. Dziękujemy pani serdecznie. Jeszcze jeden telefon, dobrze? Halo? Halo? Dzień dobry. No, chyba się ktoś już rozłączył. 22 645 22 22. To jeszcze szybko przeczytam pytania, które przyszły me, y, pocztą elektroniczną. Czy wiadomo coś o etymologii imienia Rycheza i co to znaczyło Ryksa? Rozumiem, że y, czy wiele osób ma wątpliwości, czy to jest to samo imię i czy dotyczy tej samej osoby. No i drugi mail. Y, żeby opowiedzieć o relacjach na temat, no tak, my te relacje między mieszkiem drugim a żoną, właśnie o tym rozmawiamy, że zaczęło się dobrze, a potem wszystko się popsuło. To właśnie o tym rozmawiamy. Dziękuję za maile. Bardzo proszę, pan Ryxa to Jerzy, jest. Jerzy Ryksa to jest po prostu skrócone, jakby takie ściągnięte imię Rheza. Mhm. No, bardzo mi przykro, ja Państwu nie powiem, co znaczy imię Rheza w tej chwili. Jest to imię pochodzenia germańskiego, ale dokładnego znaczenia ja państwu po prostu nie podam. Jeśli chodzi o rolę, czy tak, jeśli chodzi o stosunki Rezy i Mieszka między sobą, no po śmieci... Ale najpierw było troje dzieci, wszystko było dobrze, Tak Na świat przyszedł w 2016 roku Kazimierz Karol, później to zwany Karolem. Kazimierz i to w dodatku z drugim imieniem Karol, Karol, czyli Kazimierz, potem zwany Kazimierzem Odnowicielem, potem była Ryksa prawdopodobnie i Gertruda. Tak. W każdym razie dwie córki tak. i ten syn najstarszy następca tronu. Otóż, no, kiedy Mieszko zostaje królem, a Hercegowską królową, ona zostaje wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ukoronowana razem z nim. Innymi słowy, proszę 25 Państwa. 25 grudnia. 1025 roku. 25 Innymi roku. słowy, proszę Państwa, mamy do z pierwszą Wbieżnie. królową Polski. Tak, koronowaną. koronowaną pierwsza tak. królowa z całą pewnością. To jest właśnie Rycheza. To w ciągu następnych lat, jak się wydaje, znaczy nie jak się wydaje, jak wiemy, dochodzi do kryzysu małżeńskiego. To znaczy po prostu Mieszko bierze sobie jakąś inną kobietę, którą kronikarze późniejsi nazywają nierządnicą bądź nałożnicą mieszka drugiego. To oczywiście w sensie pozycji politycznej Rychezy nie zachwiewało dlatego, że ona była koronowaną i namaszczoną królową. I jej parantele cesarskie gwarantowały jej utrzymanie tego. Statusu, ale oczywiście jej pozycję to osłabiało. I wpływ, wpływ na dwór, i wpływ na męża, i wpływ na władzę. Teraz tak jak pani mówiła, tak jak mówiła pani Aleksandra, reza w czasie kryzysu monarchii piastowskiej pełni rolę w jakimś sensie posłańca, łącznika między Dynastią piastowską, a dworem cesarskim. E, trudno powiedzieć, czy ona była lojalna wobec mieszka jako mieszka. Ona z całą pewnością była lojalna wobec interesu dynastycznego, ponieważ to był jej własny interes. I w związku z tym, odwożąc koronę, insygnia królewskie do Rzeszy, bez wątpienia. Zdając sobie sprawę z tego, w jak ciężkiej sytuacji znalazło się państwo piastowskie, dlatego że ja przed chwilą krytykowałem Mieszka II, ale trzeba też powiedzieć, że Mieszko, że upadek monarchii za czasów Mieszka II wynika z niezwykle ciężkiego i trudnego dziedzictwa, jakie mu zostawił ojciec. To znaczy panowanie Bolesława Robergo, tak jak mówiła pani redaktor, było pełne chwały, ale... Jego dziedzictwem było to, że Polska miała wyłącznie wrogów na wszystkich granicach. Na wszystkich granicach. I w związku z tym, Mieszko, nie mógł liczyć na sojusz z nikim. Wyłącznie za dzięki swoim parantelom dynastycznym, jak powiedziałem, te sojusze z arystokracją saską. Mieszko II lekko myślnie, roztrwonił, najeżdżając na Saksonię w czasie wojny z no cesarzem. więc, właśnie, no więc właśnie. W związku z tym jedynym atutem w tym momencie dynastii, czy też królestwa piastowskiego, tak to nazwijmy, była Rheza z jej parantelami cesarskimi i arystokratycznymi w Niemczech. I oczywiście ona już dawno w tym czasie nie była siostrzenicą cesarza, ale jej brat, najpierw jej wuj, a później brat... Byli arcybiskupami kolonii, czyli jednymi z najwyższych dostojników kościelno-politycznych w ówczesnym, kościelno świecie, tak? Tak. W ówczesnym tak. świecie i w ówczesnym cesarstwie. I ona po prostu starała się za pomocą przesłanek wynikających z Realpolitik zachować tyle, ile zachować się dało. I Reza wraca do Polski po, po roku 1034 Czyli po jest powtórnie mieszka. wypędzona po dopiero mieszka. E, e, tak tak jest powtórnie wypędzona kiedy w, współrządzi wraz ze swoim synem ale ale później e, udaje się dzięki jej kontaktom z cesarstwem. E, zapewnić pomoc zbrojną cesarza już Henryka III w tym czasie dla syna, odbudowanie monarchii piastowskiej. w jakim sensie odbudowanie prestiżu wewnętrznego i zewnętrznego tej monarchii. Tak, i Kazimierz Odnowiciel, jak go potem nazywano, mógł dokonać tego wszystkiego dzięki matce. Dzięki która matce. Stała tak przy jest. nim i choć była już w Niemczech, pomagała, była w Niemczech. Była w Niemczech właśnie 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 ja właśnie na moment jeszcze wrócić do do tych Przyczyn konfliktu między Mieszkiem a Rychezą. czy do tej jednej przyczyny? Kronikarze niemieccy piszą o tym, że była to oczywiście kochanka Mieszka i że małżeństwo zakończyło się separacją, która nastąpiła w 18 lat po ślubie. 18 lat po tym małżeństwie, które wydawało się udane. Długość, Czyli w roku 1931. Tak, natomiast pisze, że Mieszko, cytuję: Oddając się hulankom i rozpuście jak twierdzą niektórzy zabezpiecza się długoż, zbezcześcił prawo małżeńskie i godność królewską stosunkami z nałożnicami. Mnich Brunwilerski, który czerpał informacje albo od samej Rychezy, tak, albo dlatego, od że to kogoś... jest fundacja i rodzinna. albo tak, od kogoś z jej otoczenia podaje, że małżeństwo pary królewskiej zostało zburzone nie przez nałożnicę w liczbie mnogiej, mm -hmm. lecz na skutek jakiejś jednej wielkiej, nieprzytomnej namiętności, która opanowała mieszka. Teraz myślę sobie tak jeszcze, że babka mieszka drugiego, Dąbrówka, żona mieszka pierwszego, będąc mężatką, ważyła się nosić rozpuszczone włosy, co było niedopuszczalne w tamtym czasie. Dla zdobycia względów męża łamała posty, także te dotyczące pożycia małżeńskiego. Stosowała różne zabiegi, żeby wydać się młodsza. I to z dobrym skutkiem, skoro, jak mówi, Kronikarz Niemiecki Kosmas mieszko używał wobec niej słodkich obietnic. Tak, bo żeby bo, dom, bo, tak, bo wtedy musiała być potwornie stara, znaczy miała przynajmniej za 25 <noise> lat pewnie no wtedy. Właśnie. Czy to zna, czy Rycheza była zbyt dumna, czy zbyt pewna siebie, że nie zabiegała o względy męża? Skoro miał nałożnicę, która podobno wywierała ogromny wpływ na niego samego i na jego decyzję, i skoro opanowała go taka nieprzytomna, niepohamowana namiętność. Tutaj y, trzeba y, wspomnieć o dwóch rzeczach. To znaczy, po pierwsze, y, Heza rzeczywiście mogła czuć się zbyt dumna, żeby zabiegać o szczególne względy męża, choćby ze względu na swoje cesarskie pochodzenie, ale również ze względu na to, że była pierwszą namaszczoną i koronowaną królową. Oczywiście. I w związku z Oczywiście. tym, w sensie, powiedzielibyśmy, legalno-prawnym, jej pozycja mogła jej się wydawać niepodważalna. Druga rzecz, bo powiedziałem, że dwie rzeczy, a tak naprawdę trzy. Druga rzecz to jest taka, że mnich z Braunweiler. Jest, powiedzielibyśmy, autorem szczególnie romantycznym w jakimś sensie. To znaczy, on, y, 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 on lubił historie miłosne, bo to i on wspomina o mm, wielkiej miłości Erenfrida, Ezona i mhm. Matyldy, i to on wspomina o późniejszej, po owdowieniu Erenfrida. Po tym, jak umarła matka rezy o niepohamowanej miłości Erenfrida, która była przedmiotem no, kpinek, a w każdym razie pewnego, no, może nawet niesmaku, arystokracji cesarskiej wobec swojej, wobec innej kobiety, która stała się jego drugą żoną. A kto stał się drugą, drugą żoną Ezona? Jakaś kobieta. Pewna, dla, dla pe, oszalał. Pe, pewna arystokratka tak o nie aha, tak aha, wysokiej aha. pozycji. Ten niesmak był związany między innymi z, z tym, że on poważył się po owdowieniu, po tym jak owdowiał po e, córce i siostrze cesarza, ożenić się powtórnie z kobietą niższego stanu. E, on równie, ten, ten sam mnich opowiada o, on powinien po wdowieniu po siostrze i córce cesarza czcić pamięć swojej małej małżonki. Nie wstąpić do klasztoru. Kobiety albo, wstępowały albo, do klasztoru, a mężczyznom też się to mężczyźni, zdarzało. Mężczyźni Także. również dość często. Tak. On również opowiada o tej wielkiej, niepochowanej miłości Mieszka Długiego. Innymi słowy, on po prostu romantyczny lubi takie mich. historie. Dobrze, romantyczny I teraz trzecia mich. rzecz. Mianowicie, w jakim sensie to, co spotkało Reza e, czy też mogło spotkać, bo my nic nie wiemy o rzeczywistym oddaleniu Rychezy. E, nie było rzeczą nadzwyczajną no, Nie ośmieliłby wówczasnym. się oddalić Rychezy. Ta separacja wydaje mi się... Zwłaszcza w okresie kryzysu Oczywiście. politycznego. Ale to nie była, była, Ale to nie byłaby sytuacja nadzwyczajna. Rychezy. To znaczy c, rodzina Rychezy, jej e, e, wuj... Jej dziad, jej pradziad takich rzeczy nie robili. Ale rzeczą dość powszechną w ówczesnej Europie było oddalanie małżonek. Tak samo jak oddalał małżonki tak, Bolesław Chrobry, Ale tak samo oddalali, oddalał małżonki król Fra Franków Robert Pobożny. Skąd, inąd, skąd, skąd inąd. inąd. Innymi słowy to była sytuacja dość jak na ówczesne Stosunki dynastyczne, dość standardowa, tyle tylko, że Reza miała niesłychanie wysoką pozycję ze względu na swoje pochodzenie. Bardzo mnie intryguje, to kim był Bolesław zapomniany i jaką rolę odegrał w tej Nie całej sytuacji. Go. Nie było. Nie było go. Nie było to kogoś takiego, wymysł... kto mógł być synem tejże nałożnicy. Znaczy, no, Zagraża. Ona mogła mieć syna, ale Bolesław w jest... nie, 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 to jest wymysł trzynastowiecznego wiecznego kronikarza. Dobrze, odbieramy telefon. Halo? Ja właśnie, już długo jestem słuchawce. O, przepraszam dobry. bardzo, ale dziękujemy Panie za cierpliwość. Pozdrawiam jak zwykle, niezwykle ciekawe są te pani audycje, pani redaktor i pani kronikę. Ale ja właśnie chciałam zapytać, jak to z tą kroniką Wielkopolską? I tak jak tamten kronikarz niemiecki był no trochę tymi wielkimi miłościami przejęty, tak tutaj znowu jest ten zły syn. Bo jakoby ten Bolesław zapomniany jest tym, który, z którego powodu, i to syn Rychezy, a nie nałożnicy, który podobno który, który podobno spowodował jej wyjście z Polski. Tylko o to chciałam zapytać, ale pan. Och, to już mi się teraz wszystko. Przedził. Nie? To już nie się było, teraz Bolesław. bardzo skomplikowało. Dziękujemy pani bardzo za telefon. 22 645 22 22, adres poczty elektronicznej klcwat, polskie radio, razempisane.pl. W poczcie elektronicznej jest pytanie, czy w późniejszych czasach małżonki królów polskich też były koronowane na królowe Polski. No. No tak, co, tak, koronacja tak. Rychezy, czy koronacja rychezy była wyjątkiem? Jeśli tak, to dlaczego? Nie, nie wszystkie, były, wszystkie żony tak, królów były polskich koronowane. były namaszczane i koronowane. E, troszeczkę się różnił ten rytuał i y, był nieco skromniejszy, nieco bardziej powściągliwy, nie dawał rzecz jasna. Takie, aż tak wysokiego statusu i nie dawał uprawnienia do sprawowania władzy, ale wszystkie, wszystkie żony królów polskich były namaszczane i koronowane. Jest jeden wyjątek: żona Augusta II, Krystyna Eberhardyna która po prostu nie zechciała przejść na katolicyzm i w związku z tym jako nie mogła. Jako protestantka tak. nie mogła zostać Polską Królową. pani Jerzy, wyjaśnijmy jeszcze, proszę. Bolsawa Bolesła, Zapomnianego. Bo no, pani mówi, że to on raczej figuruje jako syn Rhezy. Nie 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 nie, 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 nie. nie syn Rhezy, nie, nie jako syn nałożnicy. E, jako syn nałożnicy. E, otóż e, i to w dodatku komo starszy od Kazimierza Odnowiciela, co jest po prostu niemożliwe. niemożliwe. I teraz, tak, jak się wydaje, te, te, ten przekaz, to podanie o Bolesławie zapomnianym jest po prostu wynikiem niezrozumienia, czy też próby jakiejś racjonalizacji przeniesienia na czasy pomieszku drugim, jego konfliktu z bezprymem. Aha, Oczywiście, to znaczy, to by się zgadzało. Tak. I to by się, zgadzało, to by się zgadzało. O tych wywiezionych insygniach przez y, Rychezę y, powiedział pan już, myślę, że dosta dostatecznie wyjaśniając tę całą sprawę, ale y, jest tam taki wątek, jakoby Rycheza wywożąc insygnia miała być wspólniczką bez pryma. Czyli, że ona. Czy. Tak jak to w ogóle możliwe, bo to byłoby wbrew jej interesom i przeciwko interesom własnego syna, gdyby ona weszła w jakiekolwiek układy z bezprymem, który przecież dążył do tego usilnie, żeby pozbawić korony jej męża? Czy to jest możliwe, że była męże... w jakichś konszachtach i tajnych spiskach z bezprymem? Jej męża po prostu korony już pozbawił korony i władzy. Tak, jak powiedziałem tak, wcześniej... Tak, ja wywiezieniu insygniów. Tak jak mówiłem wcześniej. Tak. Rycheza nie rozumowała prawdopodobnie interesem mieszka drugiego. Zwłaszcza, że być może była z nim w złych stosunkach ze względu na rozpad małżeństwa i odsunięcie od, prawdopodobne od bezpośredniego udziału wpływu na sprawowanie władzy. Ona rozumowała kategoriami dynastycznymi i rodzinnymi, innymi słowy, mogła współpracować z Besprymem właśnie wychodząc z tych przesłanek real polityko, o której mówiłem wcześniej, znaczy po prostu Besprym w tym momencie miał władzę, a jej zadaniem jako kolor. to królowej, skoro miał władzę, to dlaczego, ode, dlaczego yy, odesłał, czy tam też dlatego, współdziałał z nią dla, w odesłaniu Dlatego, królewskiej koronacji? Dlatego, że, koronacja, dlatego, się na że koronacja królewska nie była akceptowana przez cesarstwo. I bezpośrednio doskonale wiedział, że. On niewiele by zdziałał przeciwko Mieszkowi II. No dobrze, ale potem Gdyby Mieszko nie... zrzekł się korony w 1032 tak, roku. Tak, Mieszko się... Udał się do cesarza i tam się zrzekł korony. Skąd ciekawe, czy spotkał się właśnie na dworze mieszko cesarskim z Rychezą wówczas, czy nie? Tak samo, z tak samo, jak rok wcześniej zrzekł się tej korony bez prym na rzecz cesarza. To znaczy, to była po prostu cena za przynajmniej życzliwą... Neutralność albo, albo no, nieszkodzenie piastom w odbudowaniu władzy w Polsce najpierw objęcia władzy przez bez potem odbudowy władzy przez mieszka drugiego. Otóż bez wątpienia celem Rezy było zabezpieczenie przyszłości. Przede wszystkim swojej własnej, bo ona do końca życia, tak jak pani już mówiła o jej pieczęci, to jest pieczęć znana z czasów, kiedy ona mieszkała w Niemczech, kiedy była wdową. To nie jest pieczęć, której ona używała jako królowa, jako że tak powiem aktywna królowa Polski. Ona do końca życia używała tytułu królowej. Dostała na to pozwolenie od cesarza. Tak jest. Czy też wyprosiła to u cesarza, znowu mając na względzie przede wszystkim. Sprawy dynastyczne. I teraz, żeby jej, zachować ciągłość. Jej celem było zabezpieczenie przyszłości dla siebie samej, ale i dla, dla syna. jej syna. Naturalnie. Co, co, jeśli Jakaż myślimy to mądra o matce, to była Co, jeśli myślimy o matce, jest tak, dość naturalne, prawda? Mhm. Tak, źle traktowana przez polskich kronikarzy, bardzo szybko, ale nie przez wszystkich, dlatego że Galanonim, czyli pierwszy kronikarz spisujący Dzieje Polski, pisze o Lychazie w sposób bardzo życzliwy. I pisze o niej, że była kobietą mądrą i że dobrze rządziła, ale wrogowie jej i wrogowie jej syna, chcąc osłabić Kazimierza, doprowadzili do jej wygnania z kraju. Dopiero Czy później... rzeczywiście ją wygnano Ech. z kraju? Jak to Ech. było? Wszystko zależy, co rozumiemy, przez, przez słowo wygnanie, wygnanie prawda? Oczywiście. To znaczy, prawdopodobnie ona nie została. Skazana na wygnanie w sensie procedury sądowej, ale no, zmuszona do opuszczenia kraju po prostu. Mm -hmm. Ze względu na to, że do tego została zmuszona ona, i do tego został zmuszony Kazimierz. Kazimierz, oczywiście. Do tego, który, żeby na to gry, ale w końcu tak do, do cesarza. Ja, a, propos, a propos gala anonima. Aha, przepraszam, mamy jeszcze jeden telefon, to odbierzemy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Panu. Krótkie pytanie. Czy te insygnia wróciły kiedykolwiek do Polski? Nie. Dziękuję. Dziękujemy panu za ten telefon. To ważny był. K Bolesław pytanie. śmiały kazał, który był kolejnym koronowanym królem Polski. A nie wiemy, co się z nimi stało, przepraszam. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Bolesław śmiały Przepadły. koronował się nowym Nowy... kompletem insygniów królewskich. Wracając, wracając do Gala Anonima, którego pan przed chwilą. Przywołał. Otóż on w swojej kronice opisał takie oto wydarzenie. Opowiadają też, że Czesi schwytali go, czyli mieszka drugiego, zdradziecko na wiecu i rzemieniami skrępowali mu genitalia, tak, że nie mógł już płodzić potomstwa. Za to, że król Bolesław, jego ojciec podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia a swego wuja. Mieszko wtedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. Cóż to za makabryczna historia, dlaczego ten mieszko drugi, po raz drugi ucieka do Czech, skoro raz już został tam uwięziony przez uldaryka, Teraz nie dość, że uwięziony, to jeszcze no, pozbawiony męskości. Co on chciał osiągnąć? O co chodziło z tym mieszkiem? Kronikarz WIPO opisuje sytuację w kraju już po śmierci mieszka, bo on wkrótce właśnie, Nie wiem, czy umiera, czy nie umiera, czy ktoś go otruczy. Tak znaczy na pewno umiera, no nie no, żyje już, umiera, na pewno tak. to wiemy. No, że mieszko książę, bo już wtedy książę, bo przecież tak. zrezygnował z korony. Książę Polski zszedł przed wczesną śmiercią, a wiara chrześcijańska tam, przez jego poprzedników zaczęta i przez niego lepiej umocniona, upadła niestety w sposób godny płaczu. Być może został zamordowany, być może został otruty, być może umarł śmiercią naturalną. Co to za afera z tym królem Polski? Jaka afera? Taka afera, że nierozważnie ucieka dwa razy Aha. w Paszczelwa, że wraca z tamtego Ale on miał wszędzie, wszędzie paszczelwa, po prostu. Że zrzeka się korony, że jako książę. On miał no wszędzie jakieś <laughs> problemy. On miał wszędzie paszczelwa, choć zdecydowanie wybór Czech I to jest też przyczynek do jego um, zdolności dyplomatycznych. Które pan już na początku wyszedł. Tak. Bo jednak w cesarstwie mogli mu zrobić różne niedobre rzeczy, ale nie pozbawiono by go tam męskości. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Czechy, on prawdopodobnie liczył na to, że liczył na jakiś sojusz pomiędzy książęt. Blisko spokrewnionymi książętami słowiańskimi. Je, jednej mowy, bo pa, pani redaktor na początku mówiła, cytując leksykon, że Heza, czy, że mieszko znał Polski i Czeski, możemy to między bajki włożyć, dlatego że w wieku XI po prostu różnicy między e, e, cze, czeszczyzną a polszczyzną w gruncie rzeczy nie było, a w każdym razie nie była większa niż. E, Różnica między językiem polskim mówionym w Wielkopolsce, a małopolsce na przykład. I tak zresztą to się zresztą utrzymało aż do wieku XV. Dopiero w wieku XV tak naprawdę różnicuje się polszczyzna i czeszczyzna na dwa rzeczywiście inne języki, choć może, mogę tutaj na marginesie dodać, że na, na pewno już w wieku XIII Polacy uważali, że język czeski jest zabawny. Nie będę rozwijać tego wątku, ale, ale mamy tego świadectwa. Rozliczne dykteryjki na ten temat byśmy opowiedzieć. I teraz. Opowiedzieli. E, i teraz e, Mieszko w każdą stronę miał wroga. Tak jak mówiłem wcześniej. Takie jest dziedzictwo jego świetnego, pełnego chwały, ale bardzo trudnego dziedzictwa jego ojca. E, że ma wrogą sobie Ruś, ma wrogich sobie Czechów, ma wrogie sobie Węgry, ma wrogie sobie cesarstwo. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że jedynym jego wyjściem mogłoby być, żeby tak jak Czarniecki dla ojczyzny ratowania rzucił się przez, przez morze, to znaczy uciekł do Skandynawii, tylko stamtąd pewnie by już w ogóle nigdy nie wrócił, bo to było za daleko. Jak świadczą o tym chociażby losy książąt skandynawskich, którzy udawali się na wygnanie do Polski i nigdy. Do władzy w, w Skandynawii nie powracali. E, no, część tego ojcowego dziedzictwa stracił, powiedzmy. To sobie no, bardzo dużą ale, część. Tak, ale nie rozwijajmy tego tematu, wracajmy do Rychezy, bo patrzę na zegar i e, trzeba będzie za moment pożegnać się ze słuchaczami. W 1047 roku Rycheza wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego. Tak, do tego Braunweiler. Tak, w kolonii, koło kolonii, w fundacji jej rodziców. I przebywała w tym klasztorze aż do śmierci, czyli 21 marca 1063 roku, czyli no, ładnych parę lat. W nekrologu napisano. Przeżyła syna. Otóż to. W nekrologu napisano: Zmarła najsławniejsza Rycheza, królowa Polski, córka fundatorów, której pamięć, obchodzi, której pamięć obchodzi się uroczyście. Została pochowana w kolegiacie panny Marii Ad Gradus w Kolonii, a po latach jej szczątki przeniesiono do katedry kolońskiej. I wówczas, kiedy w, otwarto grobowiec królowej, nie, to później, później, później bo to już otwarto grobowiec królowej po raz kolejny, 8 września 1959 roku, czyli w XX wieku i wówczas ekspertyza lekarska wykazała, że Rycheza była osobą bardzo delikatną, filigranową i drobniutką. Okazało się też, że kiedyś złamała obojczyk, co jak się przypuszcza a autor protokołu tak to skomentował czy też opisał że to było pewnie spowodowane upadkiem z konia pod Łacińskim napisem grobowym znajduje się krótka inskrypcja w języku polskim tu spoczywają szczątki Rychezy królowej Polski małżonki Mieszka II matki Kazimierza Odnowiciela państwa polskiego. Inskrypcja współczesna, współczesna. Znaczy nie średniowieczna. Tak, współczesna. Rycheza w Niemczech uznawana była za osobę może nie świętą, ale, ale świątobliwą? Eee, no Można Czy ona mówić... jest błogosławioną Kościoła tak, katolickiego? Tak, ona była uznawana przez Kościół Koloński za błogosławioną i ten kult w Kościele Kolońskim się utrzymuje. To jest dość charakterystyczne dla ówczesnych czasów, to znaczy fundatorzy Bądź dzieci fundatorów, którzy sami mogą być współfundatorami. Że oni no, cieszą się opinią świętości. I rzeczywiście taki, taki lokalny kult błogosławionej hezy jest w kościele, istnieje w kościele końskim. Mhm. Karol Szajnocha napisał tak to oprócz Jadwigi, którą naprzód dziką przemocą z rozdartym sercem w śmiertelne jarzmo wprzągnięto, a potem ukochano, nie masz w całej historii polskiej ani jednej ulubionej królowej. Które tylko zapragnęły większego w rządach udziału, tym bez wyjątku padł kamień potępienia. Tak jest. To jest bardzo dobre wyjaśnienie tej czarnej legendy Rychezy, w, począwszy od wieku XIII. Polacy nie lubili obcych królowych na, polskich, na polskim tronie. Powiedziałbym, tronu. że to jest nawet pewnego rodzaju pe, pe, pewnego rodzaju topos. Przede wszystkim nie lubili kobiet, które, sam, które chciały same decydować o sobie, to już albo Długosz o tym napisać, albo w Narzucać rekency. swoją wolę mężczyznom. Uważano tak to za jest. wbrew naturze. Tak, naszym gościem był dr Jerzy Pysiak. Bardzo serdecznie dziękuję za telefony i bardzo. maile. Dziękuję panu. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.